Partnerem programu Regionale Tête-à-Tête jest antykwariat Pan Paser. Witamy Państwa w kolejnej odsłonie programu Regionale Tête-à-Tête. Państwa i moim gościem Magdalena Tumasz, terapeuta z Fundacji Dobrostan Przystań Zdrowia. Witam Cię, Magdaleno, serdecznie. Dzień dobry. Zanim pozwolisz, oczywiście zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, ja tradycyjnie przypomnę, że co odcinek gości z nami obraz Alfreda Witolda Oruby, tym razem Wieś Polska. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście zainteresowani twórczością, to na pasku podczas wywiadu wyświetla się numer telefonu, można zadzwonić do naszego partnera, antykwariusza Pan Paser i dowiedzieć się więcej na temat twórczości tego naszego niezwykłego wałbrzyszanina, którego już z nami niestety nie ma. Ale Magdalena, Ty znałaś też Alfreda Orubę, też bardzo lubisz jego twórczość, więc myślę, że ten obraz Ci też cieszę się, że ten obraz Ci towarzyszy. Bardzo się cieszę, że ten obraz mi towarzyszy i ja faktycznie znałam osobiście Pana Orubę i też się cieszę, że go poznałam. Przejdźmy zatem do naszej rozmowy, bo porozmawiamy o tematach trudnych. To nie są tematy łatwe, to są tematy związane z chorobami, ciężkimi chorobami, które dotykają coraz większą ilością Polaków, wałbrzyszan. Ty i Twoja koleżanka postanowiliście wspierać ich. Jak to się stało, że tym tematem się zainteresowałaś? Pracuję od kilku lat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Tam poznałam Joannę Delegiewicz, którą założyłam fundację. I stamtąd zostałyśmy wysłane w 2020 roku na szkolenie do Krakowa. Szkolenie odbywało się w Stowarzyszeniu Unicorn w Krakowie. I tam zapoznałyśmy się przez kilka dni z terapią Szymontonowską i już usłyszałyśmy, że można podejść do certyfikacji i promować te działania wspierające dla osób chorujących w Polsce, na terenie, na którym jesteśmy. Ten pomysł bardzo nam się spodobał, tym bardziej, że obie poczułyśmy namacalnie, że jest to świetny program napisany przez autora, który był i onkologiem, i radiologiem, i przez lata pracował z pacjentami onkologicznymi i doskonale wiedział, z jakimi problemami się borykają. Na co dzień rozumiem, że nadal pracujesz w MOPS-ie naszym wałbrzyskim, tak. Ale mimo wszystko postanowiłaś zrobić coś więcej razem z koleżanką. Jak wygląda codzienna praca z takimi osobami, które dotyka choroba? Na co dzień faktycznie pracuję jako pedagog, tak jak moja koleżanka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Natomiast w godzinach popołudniowych założyłyśmy najpierw grupę wsparcia i ta grupa wsparcia się bardzo ładnie rozrastała, a później doszłyśmy do wniosku, że będziemy robić warsztaty, które będą dokładnie takie jak w Krakowie. Tyle tylko, że no, na nasze warunki wałbrzyskie nie dało się tego zrobić przez 5 dni ciągiem, więc wymyśliłyśmy, że będziemy to robić w 10-tygodniowych cyklach. I faktycznie od 2021 roku prowadzimy 2 cykle rocznie, czyli taki wiosenny 10 tygodni i jesienny. I właśnie ten jesienny za chwilę się zacznie. I jak było w poprzednim cyklu? Poprzedni cykl zakończył się końcem chyba maja. Przyszło do nas na początku z 23 osoby, wytrwało 15-16. To są to osoby chorujące, są to osoby na różnym etapie zdrowienia, więc nie każda czuje się na siłach, żeby przyjść na takie spotkanie co tydzień. Dlatego właśnie chciałybyśmy to robić trochę inaczej. Ale na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że te osoby są z nami przez 10 tygodni, praktykują, ćwiczą umiejętności zdrowienia i wszystko to, co jest w tym programie, o którym chętnie opowiem. I faktycznie my z Asią widzimy, że z każdym kolejnym spotkaniem ci ludzie czują się i wyglądają inaczej. Właśnie, jeśli mogę zapytać, zrobić taki przeskok od pierwszego spotkania do ostatniego, na którym ta osoba wytrwała, faktycznie widać efekty postępu? Tak, te efekty widać już po 3-4 spotkaniach. My jesteśmy za każdym razem poruszone, jak widzimy te osoby, które przychodzą do nas na dużym spięciu
w dużym lęku i strachu o zdrowie swoje, o zdrowie swoich bliskich, i z każdym kolejnym spotkaniem, kiedy my pokazujemy narzędzia, metody, techniki, które można wykorzystać w życiu codziennym, żeby sobie przynieść pomoc, widzimy, jak one przychodzą i wyglądają inaczej. One są inaczej ubrane, one mają inną postawę ciała, one zaczynają się na przykład podmalowywać trochę, jeśli to są panie, zaczynają zupełnie inaczej funkcjonować i to jest bardzo satysfakcjonujące. Czyli możemy powiedzieć, że mimo iż choroba dotyka naszego organizmu, to tak naprawdę rozgrywa się w głowie. Tak, myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie, bo prawda jest taka, że zdrowe mózgi nie generują zdrowych myśli. A w momencie, kiedy słyszymy informację, diagnozę, rak albo inna choroba przewlekła, to jak słyszymy od naszych pacjentów, świat wali im się na głowę. Bardzo zaczynają się bać o swoje życie, o życie swoich bliskich, o to, co się wydarzy w ich życiu, jakie będzie leczenie, ile bólu zaznają. I kiedy pokazujemy tym osobom, zgodnie z tym, czego uczy Carl Simonton, że są sytuacje w życiu bardzo trudne, ale jak nie masz wpływu na sytuację, tak masz wpływ na to, co pomyślisz o tej sytuacji. I faktycznie pewnie sam znasz osoby, które są zdrowe fizycznie, psychicznie, a wcale nie są szczęśliwe. A znasz pewnie osoby, które nie są zdrowe, mają chore, niepełnosprawne dziecko, a potrafią zachowywać radość życia. Od naszego podejścia zależy bardzo dużo. A nasze podejście jest o tyle ważne, że nasz system odpornościowy, który ma wspierać proces zdrowienia, ma wspierać farmakologię, chemię, radiologię, jeśli jest obciążony stresem, no to nie wspiera, bo kortyzol nie pomaga w eliminacji komórek rakowych. Natomiast w momencie, kiedy ta jakość życia jest na dobrym poziomie, w tym życiu jest dużo radości, w tym życiu są te rzeczy, które mi dodają energii, to ja mam szansę faktycznie z tymi komórkami nowotworowymi sobie poradzić. Mało tego, ja wspieram ten proces leczenia. Więc w terapii Simontonowskiej to, co my robimy, to angażujemy pacjenta w leczenie farmakologiczne również, bo on może z wykorzystaniem tych technik wspierać ten proces, chociażby pracę z wyobraźnią. Do tego zachęca Carl Simonton i to jest jedna z umiejętności zdrowienia. Znasz efekt placebo. Rozumiem mechanizm. Rozumiesz mechanizm. Zażywamy lek, który nie robi nic, tak? Witamina C, tak. Załóżmy, no coś robi. Ale ktoś nam mówi, że to jest tabletka przeciwbólowa. I faktycznie głowa przestaje nas boleć. Ja też chciałbym zapytać, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co będzie już niebawem po 16 września w Wałbrzychu, to chciałem zapytać, jak podchodzą do tego onkolodzy, lekarze. Wiem, że rozmawiacie też z lekarzami. Zaskoczeni o takim pomysłem? Ja akurat miałam możliwość tu spotkać się kilka razy z doktorem, nie wiem, czy mam mówić nazwisko? Myślę, że tak, to nie jest żadne. Z doktorem Pawłem Pyką w naszym szpitalu i pan... No, jeden z najlepszych. Bardzo chwalonym i przez pacjentki lubianym i zawsze dobrze o doktorze słyszymy. I doktor Pyka powiedział, że bardzo potrzebna jest taka terapia. Powiedział, że pacjenci bardzo często przychodzą i nawet nie chce im się podejmować czasem leczenia, bo wydaje im się, że to już jest koniec. A tymczasem, biorąc udział w tej terapii, mamy szansę pokazać temu pacjentowi, że to jest dopiero początek drogi, a ta droga może być jeszcze długa i bardzo dobra. Przejdźmy zatem do tego, co będzie, bo nowy cykl, nowa edycja projektu ruszy. Gdzie znalazłyście swoje miejsce? Gdzie będziecie się spotykać? To w ogóle jest bardzo miłe, bo miejsce użycza nam Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Organizujemy to w klubie seniora na Andersa 162A. I tam na trzecim piętrze trzeba wjechać windą i na trzecim piętrze są takie warunki sprzyjające, że nasi pacjenci, ich bliscy mogą sobie usiąść całkiem wygodnie. Jest trochę tego miejsca, że 20 osób sobie tam nie wchodzi w drogę i możemy tam działać i realizować te warsztaty. Co na tych warsztatach? Zaczynamy od czynności witalnych. I to jest w ogóle świetne, ponieważ pacjenci przychodzą mocno wystraszeni, co ja tu będę robił, czy będę musiał o tej mojej chorobie opowiadać, a niektórzy już nie chcą ciągle tą chorobą żyć. Więc my skupiamy się na tym, co robili przed chorobą,
co dawało im radość w życiu? W ogóle odróżniamy radość od przyjemności. Nie wiem, czy ty potrafisz odróżnić radość od przyjemności. Przyjemność to chyba jedzenie coś słodkiego mi sprawia. Przyjemność to jest doskonale, doskonale. A radość? A radość, no to jeżeli się cieszymy z efektu, jaki uzyskaliśmy. Pewnie też. Bardzo często wychodzi nam przy tym ćwiczeniu, że radość wiąże się z ludźmi, z czasem spędzanym w naturze, z drugim człowiekiem, którego kochamy, z psem, kotem i nie wiąże się z posiadaniem. Natomiast faktycznie przyjemność to jest ta podstawowa wartość hedonistyczna i to wypicie lampki wina z przyjaciółmi, co czasem może skończyć się brakiem przyjemnego poranka, ale faktycznie ta przyjemność jest czymś innym niż radość. I dlatego zwracamy uwagę na to, żeby robić rzeczy, które dają ci radość. Jeśli jesteś chory i wcześniej lubiłeś w ogródku tam sobie pielić i sadzić kwiatki, nie rezygnuj z tego. Jeśli jesteś chory i nie możesz już chodzić na długie spacery, to nie rezygnuj z tego, żeby wyjść na ławeczkę, usiąść z przyjaciółką i posiedzieć i wypić kawę. Pokazujemy, że to, co nam daje radość, wspiera nasze leczenie. Czy faktycznie to potrzeba aż tylu godzin, że tak powiem, spędzonych na tych zajęciach, żeby uzyskać efekt? Czy to jest zróżnicowane od pacjenta czy osoby chorej, że na przykład jednemu wystarczy 5 takich cyklów, 5 spotkań, a innemu potrzebnych będzie 10? No nie, uważam, że trzeba zacząć i skończyć. Faktycznie nie każdy pacjent ma taką możliwość z powodu samopoczucia i tego, co tam się dzieje z jego zdrowieniem w tym czasie. Natomiast zaczynamy od konkretnej rzeczy i mamy konkretne tematy do zrobienia, bo pracujemy z przekonaniami, poznajemy 5 zasad zdrowego myślenia, poznajemy ABCD emocji, skąd się biorą te trudne emocje, nie? Pracujemy z wyobraźnią, robimy relaksację, pracujemy z, nie wiem czy mówić czy nie, ale robimy medytację z umierania i umieramy w wyobraźni na jednych zajęciach. I to są fenomenalne zajęcia, bo po tym, jak już umrzemy, na szczęście jeszcze nikt nie umarł, przyjdźcie, na szczęście jeszcze nikt nie umarł i na pewno nikt nie umrze w wyobraźni, ale wszyscy mamy znacznie większy zapał do życia, bo już wiemy, co w tym życiu jest ważne i co chcemy robić. To teraz powiedz, jak można się z Wami skontaktować, jak zapisać się na zajęcie, albo ewentualnie, jeżeli nas oglądają rodziny, znajomi, bliscy osób, którzy faktycznie przechodzą teraz trudny okres w swoim życiu, to jak mogą się do Was zwrócić? Zapraszamy serdecznie. Można nas znaleźć na Facebooku i Instagramie. Dobrostan Przystań Zdrowia. Ja się nazywam Magdalena Tłumacz, koleżanka nazywa się Joanna Delegiewicz. Widać nas w tych mediach, szczególnie w tym okresie, kiedy faktycznie robimy nabór do kolejnej grupy, bo bardzo nam zależy, żeby mieszkańcy Wałbrzycha do nas dotarli i mogli z tej pomocy skorzystać, bo te osoby, które przyjdą, zwykle dziwią się, dlaczego jest nas tak mało, kiedy wiedza, którą się dzielimy, jest tak ważna i tak pomocna w życiu. Na koniec chciałem zapytać, czy jakoś specjalnie się trzeba do tego przygotować, coś ze sobą przynieść, jakieś buty zmienne, coś, czy nie trzeba? Jak wygląda w ogóle przyjście na takie pierwsze zajęcia, żeby przełamać te pierwsze lody? Trzeba przyjść tak, jak się lubi. Tak, jak się lubi. Później naprawdę, jak już grupa się pozna, to oni przynoszą różne pyszne rzeczy. My jesteśmy zawsze bardzo wdzięczne z koleżanką, bo mamy możliwość też skorzystać, ale faktycznie niektóre panie pieką ciasto, jest kawa, herbatka, jest przerwa, więc grupa się integruje. To w ogóle jest świetne, ponieważ bardzo często jest tak, że w chorobie pozostajemy sami, nawet jeśli mamy osobę bliską, to ona nie każdy temat z nami podejmie. No na ten przykład na temat śmierci. To nie jest temat, o którym mąż, żona, dziecko chce rozmawiać, a osoba chorująca ma potrzebę porozmawiania o tym. Dlatego w tej grupie okazuje się, że ten taki aspekt grupowy, gdzie mamy podobne doświadczenia, jest bardzo pomocny i też uzdrawiający. Bardzo Ci, Magda, dziękuję. Państwa i moim gościem Magdalena Tłumacz, pedagog, terapeuta terapii Simontonowskiej. Oczywiście, jeżeli nas oglądacie, a widzicie, że wśród Waszych bliskich, znajomych są osoby, które oczekują takiego wsparcia, trzeba im pomóc w ciężkim czasie, na przykład właśnie choroby onkologicznej,
to nie wahajcie się, my postaramy się podlinkować również adres do filmu, żebyście mieli bezpośredni kontakt, także serdecznie polecamy i zapraszamy. To był program Regionale Teta TET. Subujcie Sportowy Wałbrzych, czytajcie Regional Info. Do zobaczenia. Do widzenia.